dzień premiery Sen nocy letniej. Grałam Tytanię i miałam grać jako Tytania na saksofonie. Saksofon był ruszany tak raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Ktoś się dowiedział, że gram, więc został wykorzystany jako rekwizyta, także jako instrument w spektaklu. I tego dnia, kiedy szłam już na scenę, miałam wyjechać jako Tytania z podziemi na zapadni, grając na saksofonie. Saksofon mi się w korytarzu całkowicie rozpadł. I dotarłam już na zapadnie z saksofonem w kawałkach. I wjechałam na górę, śpiewając melodię, którą miałam zagrać. I tak sobie myślę, żeby ta historia miała jakąś puentę, to myślę sobie o tym, że ta scena Teatru Collegium Nobilium to jest scena, na której wydarzały się nasze zwycięstwa i nasze dramaty pierwszy raz. Więc to chyba jest najpiękniejsze w tej scenie, że wszystko przeżywaliśmy pierwszy raz. Prawie jako profesjonalni aktorzy. Monika Dryl. Skończyłam studia w 2002 roku. Chciałabym życzyć wszystkim studentom, absolwentom, wszystkim, którzy staną na tej scenie, żeby dobrze się na niej czuli, bo jest to scena, która pięknie tuli, opiekuje się wszystkimi młodymi, starszymi. Ja mam bardzo dobre wspomnienia tej sceny, jako takiej sceny opiekuńczej, na której się wszystko zaczęło, więc życzę wam wszystkim, żeby wam tam było bardzo dobrze i żebyście zaufali tej scenie, bo już to przerobiliśmy. Jest dobrze. Thank you.